Siemanuszko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Pokémon Go. I tak, ten odcinek będzie przełomowy. Czemu? Bo jak sami wiecie, w Pokémon Go Niantic po prostu jakoś tak dużo nie robi. PvP w tej chwili ubolewa, sama rozgrywka ubolewa, to nie jest nic nowego. Jednakże, w tym czasie, kiedy naprawdę Niantic sobie tylko łapie pieniążki z Pokémon Go, pracuje nad innymi projektami, ale też nie zapomniało o Pokémon Go. I tu pragnie nam tutaj przedstawić poprzez mój udział w tym filmiku. Uwaga, uwaga! W ramach tu oczywiście projektu zamkniętego dla Niantic mam tutaj możliwość przekazania wam informacji odnośnie najnowszego feature'u do Pokémon Go, czyli komendy głosowe do Pokémon Go. Tak jest. Według mnie to jest już przetestowane i to ma tak naprawdę jakiś swój walor po prostu dla interesantów, jednakże jest to Bayer aniżeli funkcjonalność, ale mimo wszystko chcę wam to przedstawić, bo dla niektórych może to się przydać lub też spodobać i będą działać przy tym cały czas. Także jak sami wiecie, Niantic pracuje nad nową grą od dla siebie typu AR, pracują nad okularami Google, tak i też ja jestem jedną z osób, które jest w tej chwili w fazie testów oprogramowania do Pokémon Go, które ma służyć do wykonywania poleceń w aplikacji Pokémon Go. I teraz oczywiście, żeby tutaj nie przyciągać, pragnę wam tylko uświadomić, że ten odcinek jest sponsorowany i właśnie wszystko, co się tutaj w nim mieści, jest prawdziwe. To od razu mówię, że to jest prawdziwe. I żeby tutaj nie przedłużać, przedstawię wam, jak działa sam feature. Dzisiaj pragnę przetestować dokładnie 4 rzeczy. Kręcenie pokestopów, łapanie Pokémonów, będzie ich więcej mimo wszystko, będę tutaj sprawdzał IV, usuwał Pokémony, sprawdzał questy, robił zdjęcia i chyba jeszcze, i wyszukiwał Pokémony. To są wszystkie elementy, które na razie są zaprogramowane do tej aplikacji, która będzie wkrótce dostępna w Google Store. Uwaga, uwaga, to jest, no jest to ciekawe, dla mnie już w tej chwili nie, bo już to testowałem, więc wiem i przez ostatni tydzień, mimo że nie zauważyliście tutaj jakiejś, wiecie, akcji z mojej strony, za mało odcinków było, no to wiedzcie o tym, że testowałem tą aplikację, żeby przekazać wam jak najwięcej informacji odnośnie tej aplikacji. Okej, zaczynamy. Pierwsze polecenie. Złap Plasla. Nie, nie wyłączaj go plusa. Jeszcze raz, może teraz zadziała. Złap Plasla. Jest, nie zaznaczył Plasla, okej. Teraz. Rzuć Excellent. Siedzi! Siedzi Excellent! Wcześniej próbowałem Greata, teraz zaryzykowałem z Excellentem. Jest świetnie, na razie jest świetnie. Okej. Okay. Zapany Pokémon super, okej. Okay. Wciśnij okej. Okay. Proszę sprawdź IV. Słabe. Transferuj do profesora. Działa, super. Teraz jeszcze przekręć Pokestopa. Dobra, pierwsza część zaliczona. Powiem wam tego, jak wam się teraz podoba, to od razu mówię, że to będzie dostępne wkrótce w Pokémon Go, czy w sensie w sklepie Google Store. To jest osobna aplikacja, która działa w tle, której nie widzimy na pierwszy rzut oka. Okej, teraz mentalnie się przygotujmy do kolejnego testu. Teraz będziemy chcieli sprawdzić, czy przejdzie nam do sekcji Today i sprawdzi nam questy. To jest aktualnie następne polecenie, które ma wykonać. Sprawdź questy. Nie ma nic. Przejdź do sekcji Today. Przejdź do sekcji Today. Okej, działa. Z uwagi na to, że w tej chwili, jak widzimy, mamy tu i polecenia, z tego co wiem, muszą być anglojęzyczne i mamy do wykonania tylko i wyłącznie tutaj do pokonania lidera w naszym questie, triki Pokémon, więc należy wykonać jedno polecenie, jakim jest Climb Reward. Climb Reward. Zaliczone. Super. I teraz zostało nam, oczywiście tego nie ukończę w tej chwili, bo balon nie mam ani na Pokestopie nie mam żadnego tutaj grunta, więc będziemy musieli tutaj przejść do sprawdzenia, jakie mam questy bezpośrednio w specjalach. Sprawdź questy. Jest. Przejdź do sekcji Special. Otwórz Season of Legends. Climb Reward. I teraz, dobra, mam zdjęcie. Wyjdź. Wyjdź.
Wyjdź, ok, zadziałało. Przejdź do sekcji Pokémonów. Znajdź Fandarus. Ok, zaznacz dowolnego. Przejdź do zdjęcia. Ok, zrób zdjęcie. Akurat zjadło. Wejdź. Wejdź. I ukończony quest. Teraz przejdź do questów. Pokaż questy. Climb reward. Climb reward. Dobra, zadziałało. Działa jak natura chciała. Powiem wam, że na chwilę obecną kilka razy trzeba powielić to, bo jednak aplikacja nigdy nie była doskonała po prostu z samego zachowania aplikacji. Jak sami wiecie, Pokémon Go nie zrobili idealnego, więc jak też aplikacja też nie możemy oczekiwać od niej za dużo, tym bardziej, że to jest wersja beta. Także musimy tutaj troszeczkę być wyrozumiali do tego, jak to ono funkcjonuje. I teraz ostatnie polecenie, które sądzę, że poza zdjęciami powinno być łatwiejsze, czyli wyszukiwanie Pokémonów za pomocą głosu. I oczywiście tutaj polecam na przyszłość ustawić sobie oczywiście tej komendy, które sami zaprogramujecie. I co to na, te komendy głosowe? Komendy głosowe tutaj w języku polskim należy tutaj ustawić. Musimy mieć oczywiście w telefonie ustawienia języka polskiego, żeby tutaj nasze OE nasz lektor wyłapał. Bo oczywiście polega to na... tutaj jest to współpraca Google oczywiście, jak i też Niantic. I jednak musi być tutaj powiązanie, wychwycenie słów właśnie z danego języka, który jest na telefonie. Także jeżeli macie telefon w Niemczech, to oczywiście należy tutaj korzystać z języka w telefonie właśnie niemieckiego, jak też utworzyć komendy w języku niemieckim, tak samo w angielskim. W języku polskim oczywiście tutaj też należy wybrać taką opcję w telefonie, jeżeli nie mamy, to należy zmienić. Tworząc tą aplikację, troszkę pozbywa się konkurencji od strony Pokémon Company, bo już nie potrzebujemy naszego Go Plusa. Ale uwaga, oczywiście, jak sami wiemy, jeżeli nie potrzebujemy Go Plusa, to będzie to kolejne urządzenie, znaczy aplikacja, które będzie płatne. I jest to koszt około, na chwilę obecną, jak ja testuję, to oczywiście Google Play mi pokazuje jako testera, cenę $60. Dokładnie 59,99. Więc prawdopodobnie gdzieś tak około tej kwoty będzie ta aplikacja dostępna. Oczywiście z wszystkimi tymi bajerami. Prawdopodobnie o wiele większą ilością bajerów niż ja mam. Teraz spróbujmy przetestować ostatni feature, który jest w tej aplikacji, którą zaprogramowałem na testy. Zwykle na live'ach oczywiście padają pytania, pokaż swoje Pokémony, najlepsze, setki, shiny. To oczywiście na tym też warto byłoby się skupić, bo dzięki temu podczas live'u będę mógł też mówić właśnie i przypuśćmy dzięki temu pokażę wam, że ta aplikacja działa. Także to oczywiście zapraszam na live'y najbliższe i na tej aplikacji będziemy mogli oczywiście korzystać, polegać przy oczywiście różnych komendach, gdzie ja będę rozmawiał z wami, a ktoś poprosi o shiny, to ja powiem pokaż shiny i właśnie nam przejdzie do sekcji Pokémonów i nam pokaże wszystkie shiny lub też najlepsze Pokémony danego typu. Coin test. Przejdź do sekcji Pokémonów. Znajdź wszystkie setki. Jest, wprowadził komendę 4 gwiazdka, świetnie. Teraz to jest zaliczone. Widzimy, że działa. Teraz znajdź. Usuń. Usuń. OK. Znajdź. Wszystkie shiny. Wszystkie shiny. Ej, działa. Dobra, działa. Jest shiny. OK. Mamy wszystkie shiny. Także, kochani, jak widzicie, te komendy głosowe działają i wszystko śmiga. Także ja jestem zadowolony oczywiście z tego, że mogę testować tę aplikację. I oczywiście mam nadzieję, że wam też się to spodoba. Troszkę jest wygórowana, jeśli chodzi o cenę. Może tutaj, z uwagi na to, że testowałem, to będą tutaj wprowadzone jakieś tam, wiecie, kody promocyjne, to wam przekażę w miarę możliwości najszybciej, jak się tylko da. Planowane tutaj premiera tej aplikacji jest na bodajże tutaj czerwiec 15, wstępnie około gdzieś takiego, tego dnia. Także czerwiec 15, gdzie tak naprawdę mnóstwo osób mogło chodzić i sobie, wiecie, łapać i gadać do telefonu, nie? Tak będzie to
Przynajmniej na tą datę jest planowane, bo jeszcze to są fazy beta, fazy alfa nawet chyba. Więc tutaj cieszę się niesamowicie, że będę jedną z osób, które właśnie będą brały udział w tych testach. Także w tym odcinku to było na tyle, aczkolwiek sorry, mamy jeszcze jedną rzecz, a mianowicie tutaj mogę już zamknąć, jestem mega zadowolony z tego, że mogę testować to. Jednak mam dla Was informację odnośnie eventu, który w ramach tego naszego tutaj, wiecie, testowania mamy możliwość przekazania. Bo nie wiem, czy wiecie, znaczy zresztą pewnie macie na odcinku, ale chyba to zataiłem i nie powiedziałem Wam wszystkiego. Mianowicie, wiemy dokładnie już w tej chwili, jaki będzie kolejny Community Day w maju. Także kolejny Community Day w maju, dla mnie to była totalna porażka, się tylko o tym dowiedziałem, ale mnóstwo osób też spodziewało się tego po części, znaczy może nie tego dokładnie, ale premiery Sylwiona? Powiem tak, Niantic nas zaskakuje, ale nie spodziewałem się, że aż tak. Zwróciliśmy uwagę, że to nie jest pierwszy raz, kiedy mieliśmy sytuację, gdzie Eevee po prostu jest dla nas po prostu fajnym Pokémonem. Ma fajne ewolucje i jakieś inne rzeczy, nie? Ale to, że zrobił Community Day po to, żeby wypuścić Sylwiona, to tego się nie spodziewałem. Ale zrobili to. Kochani, dajcie chwileczkę, tylko odpalę. I tak, mam w tej chwili przygotowaną tutaj już informację dla Was, jak będzie wyglądał nasz Community Day w maju. Eevee stars during May Community Day, Sylveon will make its debut. Tak jest. I tak, nasze wydarzenie, jakim będzie Eevee Community Day, będzie miało miejsce 1 maja o godzinie 11. I oczywiście to jest niedziela również. Także Pokémon, który oczywiście będzie majowym Community Day, jako gwiazdą, będzie to Eevee. Eevee oczywiście będzie pojawiał się częściej na dziko. Jeśli masz szczęście, będziesz miał możliwość zdobycia Shiny. Tak, taka jest możliwość, nie? Kto by się spodziewał? Ale uwaga, uwaga. Ewoluując, Eevee podczas eventu będziemy mogli do 2 godzin zdobyć Sylveona, który zna atak Fake Tears. Tak jest, jest ten nowy atak i oczywiście Pokémon, który będzie od razu miał unikalny atak, a nie jeden z zestawów, które normalnie tam mu, wiecie, oferują, nie? Sylveon oczywiście będzie miał swój debiut w tym, na tym wydarzeniu. Jednakże, żeby go ewoluować, musimy wbić Best Buddy. Tak jest. Musimy wbić Best Buddy na Pokémonie, czyli musimy, wiecie, go cały czas z nim chodzić i tak dalej, żeby móc go ewoluować. Także Sylveon będzie do zdobycia tylko i wyłącznie w formie wbicia Best Buddy. Także to nie będzie zbyt łatwe, nie? Ale poczekajcie, wiem, niektórzy teraz są oburzeni, ale poczekajcie, zaraz Wam wszystko powiem, co Niantic na tutaj po raz pierwszy zaoferował. Oczywiście podczas eventu będziemy mogli robić zdjęcia, także tutaj Filipie, te zdjęcia masz zrobić, 5 do 5 zdjęć, oczywiście będziesz mógł zdobyć Eevee, nie? Podczas tego eventu będziemy mogli dostać nowy tutaj Community Day Box, który będzie zawierał oczywiście w koszcie 1280 coinów i będzie zawierał tutaj 50 Master Balli, 3 Starpisy, 1 Mossy Lure, bo oczywiście Mossy będzie teraz przywoływał dodatkowo jeszcze podczas tego eventu Pokémony typu Fairy oraz oczywiście Elite Charged Jemkę. Za 1 dolara będziemy mogli zdobyć unikalny oczywiście quest, dla tych, którzy polecam, żeby kupili sobie go, jeżeli nie macie tutaj, wiecie, takiej możliwości rozgrywki, nie macie zbyt dużo czasu, bo pracujecie i tak dalej, więc polecam kupić ten za dolara, za te 3 złote. Ten quest, jak się nazywa, oczywiście to jest Special Research Story, Sylveon Fake Tears. Tak się to nazywa i za te 3 złote można kupić sobie i oczywiście mamy dostęp podczas tego eventu do zarówno kilku wersji Shiny Eevee, oczywiście, bo będzie darmowe Eevee Shiny, bo oczywiście on już był wcześniej Shiny do zdobycia, więc podczas questu będziemy mogli zdobyć darmowego Shiny Eevee oraz finalną ewolucję Sylveona właśnie z atakiem. Bonusem podczas tego wydarzenia będzie 30-krotnie, uwaga, uwaga, 30-krotnie zmniejszone wymagania do wbicia Best Buddy. Czyli 30-krotnie. Aktualnie, żeby wbić Best Buddy, musimy mieć 300 serduszek. 30-krotnie to jest 10 serduszek. Czyli wystarczy bez tutaj żadnego używania tych naszych pofinów. Wystarczy tylko i wyłącznie, nie wiem, tam 3 razy zawalczyć, 3 razy nakarmić, to już jest 6. Mamy tutaj potermość Pokemona, zrobić zdjęcie, to jest 8.
i przejść tylko 4 km. Tak dokładnie, 4 km. I mamy możliwość ewolucji Sylwiona. To jest tyle. Tylko podczas eventu. Później, po tym evencie, po Committee Day, będzie możliwość tego samego, ale... Wiecie, tutaj będą ograniczenia, bo będziemy musieli wbić bez buddy. Mamy dodatkowo jeszcze te 3 godzinne incensy. To jest norma. I to jest tyle. Aha, jedna rzecz jeszcze dodatkowa, bo podczas na oficjalnej grafice mamy dodatkowo jeszcze, znalazłem, bo zapomniałem, że tam też jeszcze coś się znajduje dodatkowego. W rogu za drzewem jest Sylwion. Jest sylwetka Sylwiona właśnie w rogu tego zdjęcia, więc kochani, to mam nadzieję, że będzie fajny event, bo jednak Eevee, jak sami wiemy, cukierki do Ambrona. Przede wszystkim cukierki do Ambrona to będzie coś, co będziemy chcieli tutaj zdobyć. Do Sylwiona być może na smoki, bo zwróćcie uwagę, tutaj nasz Pokémon typu Fery będzie atrakcyjny właśnie wobec smoków i jeżeli będzie sięgał odpowiedniego CP przy levelu 50 na cukierkach XL Candy, będziemy oczywiście tutaj mogli zdobyć potężne zaplecze, żeby tutaj sparapować tego naszego Sylwiona na level 50 i sobie radzić ze wszystkimi tutaj smokami na PvP. Także jest to właśnie taki, bycie, taki też zapowiedź, a bardziej tutaj zachęcenie nas do tego, żeby mieć Pokémony, żeby po prostu więcej osób zachęcić do rozgrywki w Pokémon Go w PvP właśnie na tutaj sekcji Master League. Bo jak sami wiemy, oczywiście podczas Master League w tej chwili gramy na Great League, więc teraz taki... Oni cały czas chcą brnąć w kierunku właśnie tej Master League. Więc teraz na pewno nas po raz kolejny zachęcają, żeby tym Sylwionem po prostu tak natereperować tą ligę, której brakuje nam. Także mam nadzieję, że w tym odcinku wszystko wam przedstawiłem jasno i klarownie. Dziękuję serdecznie za uwagę. Jeśli chodzi o aplikację, to powiedziałem wam, będę starał się o kod promocyjny i jeżeli tylko on wyjdzie, to wam dam znać i będziemy mogli kupić szybciej i taniej tą aplikację. Wstępna nazwa tej aplikacji to jest VoiceCatch. To jest wstępna nazwa VoiceCatch, ale z uwagi na to, że Niantic w tej chwili tworzy, znaczy ma to w aplikację w wersji beta, to prawdopodobnie z tego co wiem, będzie ona się zmieniała nazwę, z uwagi na to, że już nie musi używać tutaj sformułowań takich stricte pokemonowych, żeby tutaj była jego narzędziem, jak i jego tutaj aplikacją. Więc jak sami wiecie, Niantic jest Wayfarer, tak samo prawdopodobnie będzie Niantic to Catch albo Niantic coś tam, nie? Także tutaj może to się zmienić. Ale na chwilę obecną jest to właśnie tak, a nie inaczej. Dobra, to jest tyle, w końcu skończę ten odcinek. Wow, trochę zeszło, ale dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobał. Także stawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się następnym razem. I czekam niesamowicie, aż tą aplikację wypuszczą. I oczywiście zachęcam oczywiście was do znalezienia kodu do zaproszenia do znajomych w tym odcinku, bo jest. Nie zauważyliście jeszcze? Kurde, sądziłem, że to będzie to proste. A ja, oczywiście też dodatkowo jest zagadka gdzieś w tym odcinku na kod znajomych. Jest! Mówię wam. Także polecam oczywiście przeglądać kilka razy, żeby tutaj znaleźć. Być może gdzieś tam koło Sylwiona leży ten kodzik. Może jakaś tam zagadka jest. Kto wie. Tyle ode mnie. Dziękuję serdecznie za uwagę i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Heja!